Cześć, witajcie w kolejnym odcinku krótkiego vloga z serii Czy Wiesz?, w którym to przedstawiam Wam różne jakie ciekawostki związane z grami i nie tylko. Tym razem powracamy do tematu Minecrafta, mianowicie tego, ile sztuk Minecrafta się sprzedało jeszcze przed premierą gry, bo to, że ona jest niezwykłym fenomenem, to wszyscy wiemy. Wiemy też, że Notch, czyli główny twórca tej gry, kupił sobie niesamowite domostwo w Stanach i bardzo dobrze mu się żyje. Aczkolwiek najciekawsze chyba w tym wszystkim jest to, że od daty sprzedaży Minecrafta, a była to sprzedaż wersji alfa i sprzedaż ta zaczęła się w maju 2009 roku, do premiery gry, a premiera gry oficjalna, czyli wyjście, wiecie, alfa, beta, wyjście z bety, zaczęło się, znaczy dopiero w listopadzie 2011 roku. Czyli przez ten czas sprzedawana była właściwie niepełna gra. I przez ten czas Notchowi udało się sprzedać ponad 4 miliony sztuk Minecrafta. Słuchajcie, to jest też taki ciekawy fenomen sprzedażowy, bo cena gry wzrastała z czasem. Na początku była tańsza i wielu ludzi kupowało na takiej zasadzie, po prostu miało zaufanie do tego twórcy, do tego, co oni z tą grą, co studio Mojang z tą grą w przyszłości zrobi. No i jak widać, ci ludzie wszyscy się nie pomylili, bo Minecraft się bardzo rozwinął, no i jest niezwykle popularny. Dzięki więc wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu. Na razie.